Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Yuken, a to 9 odcinek serii City Skylines 2, w którym budujemy miasto marzeń zwane miastem Poznań. Oczywiście od Poznania. W poprzednim odcinku, moi drodzy, tutaj tworzyliśmy porty. Była to strefa na porty. Natomiast kończąc tamten odcinek, jeszcze tak sobie popatrzyłem, no i zrobiłem jedną rzecz poza odcinkiem, czyli tutaj gładzenie terenu generalnie, bo nie chciałem już Was tym przynudzać. Jeszcze tutaj trochę poprawek oczywiście muszę nanieść. Natomiast, moi drodzy, co mogę Wam tutaj powiedzieć, to, że popełniłem błąd z tymi portami, w moim odczuciu. Nie powinno to tak tutaj wyglądać, w sensie, że nie powinny być porty obok siebie i oczywiście bym chciał docelowo ten jeden port towarowy przenieść do tej strefy, no można powiedzieć, przemysłowej. Taki mam tutaj zamysł i to też zrobię, ale oczywiście no w tej chwili tego nie zrobię, ponieważ kwadracików nam brakuje, bo tam znowu będzie trzeba podłączyć się. To nie jest, jak widzicie, takie wszystko hop-siup. Także trochę nam to jeszcze czasu zajmie. Natomiast tutaj już obrzydko to wszystko wygląda. Jak widzicie, będziemy potrzebowali kwadracików i trochę zabawy będzie mnie kosztowało tutaj to ponaprawiać. Ale na razie robimy wstępnie. Zmieniłem tutaj z tego mojego ronda na to fabryczne rondo. I to jest właśnie to, co dzisiaj chcemy też porobić, czyli to całe przygotowanie do tej strefy tam przemysłowej. Tutaj sobie już może drogę przerobimy, bo nie wiem, co to tutaj za droga jest. Chciałbym, żeby wszystko nam ładnie, moi drodzy, trybiło. Także tą drogę też troszeczkę przesuniemy, myślę. Oj, tam nam się zrobiło nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. A! Także będziemy generalnie się bawili dzisiaj. O tak, bo tu jest dosyć stromy spad. To zaraz będę myśleć, co z tym zrobić. Tutaj strefa mieszkalna. Taka, mówię, bardzo, bardzo luksusowa. No i docelowo, moi drodzy, przy porcie, wiadomo, tutaj też mieszkalna, ale dalej handelek. I ten port przesuniemy aż tutaj. Ale do tego potrzebujemy kwadracików. Chciałbym na pewno te wszystkie zjazdy porządnie już zrobić. Tutaj też przerobimy. Zobaczymy, czy na razie na te małe. Tutaj te podziemne przejście oczywiście też będzie na nowo zrobione. Tutaj, jak widzicie, wszędzie na razie biorę się za równanie terenu. Chciałbym, żeby to jakoś tak uniknąć tych takich dziwnych sytuacji. No to wszystko jest, widzicie, do wyburzania, także lecimy na pauzie. Chciałbym jakichś takich dziwnych sytuacji pounikać z tymi, powiedzmy, żółtymi polami, których no nie chciałbym. O, tu zobaczcie, jest też tak troszeczkę dziwnie. Nie wiem, czy tu przypadek. Aha, bo tu jest znowu wyżej. Kurczę. No wiecie, no w świecie realnym to tak właśnie też wygląda, że nasi twórcy dróg muszą się zmagać. Ale tu na pewno. Tu na pewno musimy kawałek dalej podjechać, żeby jednak nam ta droga, słuchajcie, jakoś tutaj w miarę się komponowała. No niestety, musimy sobie troszkę sami sobie musimy z tym poradzić. Aj, nie tu, tu. Troszkę musimy to sami zciąć, żeby tutaj ta droga mogła śmiało lecieć. I myślę, że teraz będzie git. Chociaż niekoniecznie, no ale to równanie terenu na pewno w jedynce było o wiele fajniejsze niż tutaj. Tu jest to jakieś takie. Raz, że ani to wygląda, ani to. No ale nieważne, nie narzekajmy. No także tutaj ta droga będzie troszeczkę, słuchajcie, przesunięta. Jednak bym powiedział bardziej do góry. Jakby ktoś pytał, po co, to na razie nie wiem, ale. Ale taką mam ochotę po prostu to zrobić. Zrobimy to inaczej. Coś bym chciał ją tak jakoś puścić. Później będziemy się tym
tym tutaj spadem dziwnym później się będziemy zajmować, wiadoma sprawa. Ale skoro zrobiliśmy, to chociaż ją podłączmy do tej, chociaż nie wykluczone, że ta droga tutaj też zostanie. Jest to niewykluczone. Bo trochę nam brakuje takich szerokich dróg. Dobrze, moi drodzy. No i co tu dalej? No na pewno tu... na razie nie mamy, jak widzicie, zbyt dużego pola manewru, bo jeszcze kwadracików brakuje, ale chciałbym, żeby ta droga sobie jakoś tam biegła w taki sposób. O, autostrada. Ale dobra, załóżmy, że to będzie wyznacznik do autostrady. Nie wiem, czy będę chciał, żeby ona bezpośrednio pod port podbiegała, czy... Tego jeszcze nie wiem. Może nie. Może tak po prostu pójdzie, a do portu zrobimy, że tak powiem, różne odnogi. Port towarowy, słuchajcie, no na razie, tak jak mówię, musimy zostawić. Nie mamy tutaj za dużego wyjścia, musi on zostać. Chociaż nie chciałbym go zostawiać, ale muszę. Muszę go zostawić, bo po prostu nie mogę go przenieść. Także to niestety będzie trochę niezbyt fajna sytuacja. Które tym gadaniem mnie wkurzają, ale jednak ta muzyka z City Skylines jest fajna, więc... Dobra. I tutaj zaraz zobaczymy. Chyba o jedno za daleko zajechałem jednak z tą drogą. Zobaczmy, moi drodzy, to już może zakrętasa na nowo zrobimy z autostrady. Zobaczmy, jak to tu wygląda z kształtowaniem terenu. No to tak średnio wszystko, bym powiedział, tu wygląda. Z pewnością tutaj by trzeba też jakoś w miarę... To jest wyżej. To musimy wyżej dać. Dobra, to spróbujmy tą część tutaj jakoś... Jak będziemy robili, wiecie, jakiś specjalny zjazd, no to już niech będzie w miarę równo. Żeby nie było jakichś problemów. Tutaj też trochę najwyżej dosypiemy tego piachu. Dobra. A tu już niech sobie będzie. Dobra, okej. Czy tu sobie śmiało autostrada może... Może biec. Okej. Bawieniem się później zajmiemy. Czy ta autostrada sobie śmiało tu pobiegnie? I tutaj właśnie się zastanawiam, bo oczywiście jest do przerobienia ten zjazd, który od samego początku mnie to tutaj raziło, że to coś mi tu nie gra i tak dalej. A teraz się naprawdę zastanowimy, czy zrobimy jakieś połączenie. I nie wiem, czy słuchajcie, potrzebujemy jakieś nie wiadomo jak zaawansowane połączenie, czy po prostu skorzystamy z gotowca. Raczej z własnego ronda tutaj nie będę budować. Chociaż ono nie wygląda najgorzej, ale wiecie, no... Tu się zastanowimy. Za chwilkę będziemy wiedzieć, co zbudujemy. Ja też dużo na spontan stawiam. Dobra, to już tutaj też wyrównajmy, żeby już było wszystko git majonez. Tutaj mi się nie podoba troszeczkę. Więc może tutaj troszkę też trzeba ubrać. O. O, 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 o. Teraz to wygładzimy. Kombinacje alpejskie, moi drodzy. Kombinacje co najmniej alpejskie, ale cóż, no co zrobić? Trzeba jakoś to fajnie tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, tam będziemy się później bawić. I teraz tak. Co byśmy tu zrobili za rozjazd autostradowy? No, na pewno... Tam zrobiłem takie coś. No to jest złe, wiecie, zawsze można to i też przebudować na upartego. Może nam starczy, bo na pewno no takie coś, no to bez przesady. To jest tylko to z tym rondem, później jest jeszcze takie coś, co według mnie jest gorsze od tego ronda. No jest to coś, to w ogóle jest tak no, łączenie dwóch autostrad, mam wrażenie, więc tu bym tego nie robił. I jest to coś z tymi dwoma rondami, to coś. A to jest za wielkie, czyli... Myślę, że pójdziemy po prostu, wiecie, na łatwiznę pójdziemy. To jak to się obraca teraz, kurczę, tak jakoś dziwnie. Pójdziemy, słuchajcie, moi drodzy, na łatwiznę. Montujemy sobie tutaj, tylko oczywiście go będziemy przerabiali.
I tak, powtórzę się, znowu brakuje mi edytora obiektów, bo bym sobie sam własne rondo stworzył i bym je wstawiał. Także szkoda, szkoda, że tego tu nie ma. No tak powiedzmy, że tu już nie ma co tej strefie przemysłu. Ten to już jest strefa przemysłowa, to trochę jej nawet zabierzemy. Chyba w miarę równo, co? Tylko oczywiście przeróbka będzie taka, że tutaj autostrada jest na 4 pasy, tu też jest na 4. Tu jest na 4 i tu jest na 4. Widzicie, trzeba bardzo mocno uważać, jak przerabiacie drogę. I wtedy jest git. 2, 2. Dobra. No jeżeli już, no to oczywiście tutaj też trzeba przerobić na tą dwupasmową, żeby wszystko nam trybiło, moi drodzy. 4 pasy autostradowe. I zobaczmy, co mi się tu teraz dzieje. Nie chcę nic robić. Dobra, no to tak, autostradę musimy jakoś tutaj poprowadzić zakrętasami fajnymi. I to jest właśnie teraz dla mnie troszkę problematyczne, ale zróbmy sobie tak, na 300 metrów może. Na razie sobie szkicuję. Chyba, że dotąd ją po prostu poprowadzimy i potem tutaj zrobimy zakrętasa. Jak to wygląda? Trochę się gnie. No, to najlepiej, najchętniej bym to, słuchajcie, jakoś na prosto poprowadził. O, wiem, co zrobimy. Wiem, moi drodzy, co zrobimy. Poprowadzimy sobie autostradę na prosto najpierw, a potem ją ładnie połączymy. Co tu im się nie podoba? Chyba niemożliwe, żebym kasy nie miał. Mam kasę, 10 milionów mam kasę. Opadające się obiekty. A, linia napięcia nam się nakłada. Czyli trochę tutaj jednak poszedłem bardziej w tę stronę. No dobrze, no. Tą elektrownię geotermalną też mamy trochę do przerobienia, bo jakby tak za dużo miejsca zajmuje, a te przewody można przecież puścić, moi drodzy, pod ziemią. Zobaczcie teraz, co oczywiście zrobimy. No nie bez powodu tak to zrobiłem. Nie wiem, czy tak. O, tak. Nie bez powodu, moi drodzy, tak to zrobiłem, bo teraz będzie nam o wiele łatwiej. O. O wiele łatwiej nam będzie zrobić ładny zakrętas, nie? Dlatego tak zrobiłem. No tu może trochę za daleko faktycznie pojechałem o jedno, ale był szkic. To był wszystko szkic, moi drodzy, kochani. Niby podpowiedzi mamy, słuchajcie. Co mi się akurat podoba, bo to jest narzędzie, którego w samej stricte jedynce nie było, nie? W samej jedynce tego nie było. Aha, i teraz tak. To też trzeba przerobić. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. To teraz, jak już, żeby nie było jakichś szkód rażących, to oczywiście ze sobą trzeba połączyć. No i autostrady dalej nie będę na ten moment przerabiał, bo no po prostu zostawimy. Zostawimy na tym momencie, słuchajcie, tą autostradę tak jak jest. Nie będziemy jej dalej przerabiać, dlatego że i specjalnie zostawię krzywo, jakby ktoś się pytał, żebym widział, wiecie, dla mnie zostawienie czegoś krzywo też pokazuje mi w dużej mierze, co mam do przerobienia, nie? Jak jest krzywo. To znaczy, że tutaj jakby jest coś jeszcze do przerobienia. Dobrze, dobrze, moi drodzy. No to tutaj sobie strefę mieszkalną zrobimy. Tu nawet nie wiem, czy też, bo może tą drogę trochę bym ściął bardziej. Może z nią trochę za daleko poleciałem, przez co tracimy tutaj cenne miejsce, bo to przy wodzie może po prostu większy łukens powinien polecieć. Patrzcie, moi drodzy. Może to też trzeba większym łukensem zrobić. Czyli na przykład o. Na przykład tak. To będzie już naprawdę duży łukens.
drogi też są z zakrętasami, jakby nie patrzeć. Dobra, trochę miejsca tutaj zyskaliśmy. A co dalej? Tu oczywiście połączenie jak najbardziej, moi drodzy, zrobimy. Ono będzie. Ta droga sobie idzie środkiem. Myślę, że pod sam port nie ma sensu jej dawać. No i ona się tu będzie na razie ucinała, słuchajcie. Na tym etapie ona będzie się tu ucinała, bo jakby nie mam pomysłu z dalszą częścią. No co mogę w tej chwili zrobić tymczasowo, ją po prostu połączyć, to też zrobię krzywo, żeby wiedzieć, że to jest do przeróbki, chociaż nawet wyszło nie najgorzej, ją połączyć właśnie z tym tutaj jakby rondem, nie? Więc tu będziemy zaraz budowali. Dobra, tylko wiecie, ja muszę się oczywiście przygotować do ewentualnych tutaj rzeczy, które... Aha, bo to idzie prąd... Ale może go da się, słuchajcie, pod wodą chciałem powiedzieć. Może to da się puścić pod ziemią. Stąd, czy się nie da? Czy się nie da pod ziemią? No niby się da. I co, da się? Da się, moi drodzy. No to tak de facto... Nie wiem, czy to będzie działać, się zaraz przekonamy. Ale jeżeli to tak działa, no to my tutaj też nie potrzebujemy inaczej tego robić. Dobrze, i teraz jest jedna rzecz. Ten budynek chciałbym przesunąć, moi drodzy, bo w ogóle chciałbym, no chyba, że tą drogę trochę w ogóle przesuniemy bliżej. Słuchajcie, zaraz się wszystkiego przekonamy, bo tu prawda jest taka, że tu jest troszeczkę niezaładnie to. Czyli tak nie będzie jakoś super ładnie przez te pola. Ale... Więc i tak nie będzie ładnie, to może zróbmy tak. Jakiś udawany ładny zakrętas. To widzicie, będzie tutaj też do przeróbki. To jest dwupasmowa droga? Nie, zwykła. Wygląda na zwykłą. No właśnie, bo to widzicie, to nie będzie to takie wszystko proste, ale udało się. I teraz dlatego ten budynek będziemy mogli... Stacja transformatorowa, będziemy ją mogli przesunąć, o. Na przykład w ten sposób. I teraz wydaje mi się, że ten prąd, moi drodzy, zobaczcie, możemy pod ziemią chyba połączyć. Nie widzę przeciwwskazań. Wychodzi, że działa. Tu coś przesunęliśmy. Remiza strażacka i posterunek policji. Zaraz jak najbardziej się tym, moi drodzy, zajmiemy. Jak najbardziej tak. Zobaczmy, jak to z tymi... Być stromy zjazd. Okej. Okay. Jeszcze raz. Nagle przeszkadza. Przed chwilą mnie przeszkadzało. To co, stąd chyba, tak? Też nie. A bo co ja tu robię? To ma być zwykła droga. Nie wiem, czemu mi się trzypasmowa załączyła. No jery, no. Przed chwilą działało. Przed chwilą działało. Widzicie, moi drodzy, no. Nie jest to takie łatwe. Jery, co to za radia dziwne. Znaczy, wiecie, no. To tak naprawdę już od nas zależy, gdzie to się będzie łączyło. Zawsze ta droga może wchodzić tutaj troszkę i tam się może łączyć, bo to też nie będzie... Tutaj wtedy rondko zrobimy. Może tak zrobimy, po to, żeby, wiecie co, taki mam pomysł, po to, żeby tutaj ta remiza strażacka miała też jakiś w miarę komfort. Coś tu mamy. O, tak. Żeby, słuchajcie, ta remiza strażacka miała jakiś komfort. No można to i zrobić oczywiście mostem nad autostradą. Nie musi to być wcale w tunelu. I co jeszcze niżej? Okej. Okay. A. Ale zaraz pewnie nie będzie można, bo są te
Dobra. Nawet nie musi ona wchodzić też tak tutaj, bo może wchodzić zupełnie wtedy na przykład gdzieś indziej, tylko teraz tego nie zrobimy przez budynki prawdopodobnie, ale może też sobie wchodzić tak tutaj. No i wtedy wiadomo, że remiza strażacka ma swoje miejsce. Posterunek policji również będzie miał swoje miejsce. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Fakt, że jest to troszkę tak do. Powiem wam, że szczerze jest to do kitu zrobione. Już chyba w kwadracie będzie lepiej, bo. No, popsułem. W kwadracie większym będzie chyba lepiej. No, myślę, że da się to jednak jakoś tutaj. O. Tak? Tak, dobra. Tak jest według mnie lepiej. Od razu to jest, widzicie, połączone z. No, chociaż krzywo trochę połączyliśmy przez tą stację transformatorową. I tu mi właśnie mówi, ta brakuje. A w ogóle co to za droga trzypasmowa? Co ja tu zbudowałem? Nie no, no po prostu jakiś cykl, kurczę. Co ja tu zrobiłem? Jedną kierunkową drogę, moi drodzy, zrobiłem. Trzypasmową. No. Ja pierdzielę. Czasem tak jest, widzicie, musisz patrzeć, co budujesz, bo czasem tak jest, moi drodzy, że jak się nie patrzy, to są tego takie właśnie konsekwencje. No i teraz jakoś tam się to da połączyć. Dobra. Nie dziwne, że się pruli, jak droga była trzypasmowa. To co odnośnie tej drogi, to nie wiem jeszcze, może ją jakoś tutaj po prostu do tej poprowadzimy. Skoro tamtą przesunęliśmy, to myślę, że ta nie musi iść tam do końca, tylko można ją tu zaraz zakręcić do. Jakoś ją ładnie zakręcimy, ostry zakręt. Tak. I tutaj niech sobie idzie. No, to wtedy tą jak najbardziej też można tutaj podłączyć. Dobra. Coś tam mamy. Coś tam mamy, moi drodzy. No, nawet, nie? Nawet. To już mamy podłączone. I oczywiście teraz, słuchajcie, najważniejsza rzecz, moi drodzy. Abyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku. To oczywiście. Tutaj zrobimy jednak dwupasmową drogę, powiem wam szczerze. I tutaj tak samo. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy, jak to będzie na ruch się przekładało później najwyżej. Będziemy poprawiać. No to w tym momencie, słuchajcie, to jest na to, co zrobię w tej chwili, znów będzie tymczasowe, a to dlatego, że. I tutaj rondko bym chciał cyknąć, pyknąć. Duże. O dziwo się da. To mi się nie podoba, no ale będziemy, mówię, takie drobiazgi. Jak najbardziej, słuchajcie, dopieszczali. Ale znów to jest tymczasowe, słuchajcie, co robimy, dlatego że. Dlatego, że nie mamy jakby możliwości przeniesienia portu. Tutaj też cykniemy rondko, już niech sobie będzie. Myślę, że nie będziemy tego tu już łączyli z tym. Jakby była taka potrzeba, to się to zrobi. Na razie to tak wiecie. Tu oczywiście też bym chciał wybrzeże, nabrzeże troszeczkę zrobić, no ale też nie mamy możliwości. Więc to na razie, jak widzicie, będzie tak tyle o ile po prostu podłączone, żeby było. Jeżeli nam się nie będzie, to oczywiście sprawdzała ta droga dwukierunkowa, no to moi drodzy, wiecie, że przerobić to nie jest jakby problem. Cyk, cyk. Dobra. Mamy to zrobione. Nie wiem, czy mogę play nacisnąć. Na razie tylko ta część jest przerobiona, bo muszą nam się lutki wprowadzić, abyśmy mogli coś zrobić. Natomiast tutaj już będę pracował, no bo taki jest cel tego odcinka. Tutaj będę pracował nad jakimiś fajnymi, drogimi domkami, nad fajną dzielnicą, gdzie oczywiście zapewnię im niejako wszystko, więc gdzieś tutaj przy tej głównej drodze będą mieli wszystko. Zastanowię się, gdzie będzie.
No raz się jeszcze zastanowię, jak to będzie wyglądało. Ryzyk fizyk, moi drodzy, robimy play. Na razie te drogi są połączone, to, że tam coś wystaje, to nie ma problemu. Ja specjalnie sobie właśnie w taki sposób, słuchajcie, często pokazuję, jak coś jest do... Co to tutaj? Pożar na środku drogi, autostrady? No dobra, no ale to już nie mój problem na razie. No i tutaj ten zjazd też oczywiście będzie przerobiony. Myślę, że to puszczę bardziej jednak na wprost. Jeżeli tu jeszcze będzie strefa mieszkalna, to ją pociągnąłbym dalej, bo tutaj ta strefa przemysłowa nie przeszkadza, bo wiatr idzie w inną stronę. To możliwe, że dotąd bym poprowadził strefę mieszkalną, a tu już bym ostro poszedł z przemysłem. Także na razie tutaj na pewno bym unikał. No i możliwe, że po tej części dla rolników również będzie jakaś strefa przemysłowa. No dobrze, moi drodzy, bo my tu zawsze się czymś zajmujemy i potem wychodzą jakieś chocki, klocki. Tam będzie na pewno klinika. To możecie być pewni, że będzie klinika do naszych tam bogatych gagatków, że tak powiem. Jeśli chodzi o edukację, szkoła podstawowa, słabo to wygląda. Jednej szkoły podstawowej nam brakuje. No to będzie trzeba jakąś, myślę, że... Kurczę, dobudować może właśnie tutaj. Ja nawet nie wiem, czy tutaj nie było czasem szkoły. Poza to nic nie daje. Nie jest połączone. A że to rondo połączymy z tą drogą. Czekajcie, może to tak trzeba już w tym momencie połączyć. Mimo, że są te stacje pomp, to po prostu nie robić takich tutaj jakichś dziwnych dróg, tylko po prostu połączyć to tradycyjną drogą, żeby tam sobie szkoła podstawowa mogła być. Tylko jak to połączyć, to też bym chciał wiedzieć jeszcze. Nigdy nie wiesz, co oni chcą. No dobra, no to tutaj jedynie pozostanie wtedy coś takiego do połączenia. O. Szkoda, że to się tak dziwnie tutaj buduje, powiem wam szczerze, że jakby powiedzieć, no zobaczcie, widzicie? Tak jakby to kijowo jest. O, tak możemy zrobić tylko. Dobra. Play, bo tu nic nie popsuliśmy. I wtedy myślę, że szkoła podstawowa jak najbardziej tutaj by... O, tak, 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 tak. Wszystko by załatwiała. Jak wygląda, moi drodzy, z liceum? No na razie bardziej chyba pomaturalna szkoła, widzę tutaj, jest... Ale jakby nie chcą się uczyć. Nie chcą się uczyć, bo nigdzie nie jest na czerwono. Uniwersytet na razie jeden mamy i niby spełniających kryteria jest, ale też zapotrzebowania nie ma. Dobra. Straż pożarna nie ma problemu, policja nie ma problemu. No i oczywiście, moi drodzy, do tej strefy nowej, nowo zbudowanej będą musiały jeździć autobusy, więc też taką myślę, że linię puścimy tutaj przez ten obszar przemysłowy do góry, bo tam nie jeżdżą autobusy i no niby bogaci to nie jeżdżą autobusami, no ale zrobimy to dla nich. Jeśli chodzi o pocztę, no to wiadomo, nowa część na razie jest z poczty wyłączona. Mnie cały czas zastanawia, kochani, czemu tu na przykład, zobaczcie, czemu jest na przykład tutaj na czerwono? To tak jakby tutaj poczty im brakowało. Tak bym się domyślał. A jakbym tu zrobił pocztę? To też da radę, ale to w sumie bez znaczenia większego. No to cóż, no to zbudujmy im tutaj ten urząd pocztowy. Zbudujmy, a co do łączności teleinformatycznej, no to no chyba jest na razie git. Wszędzie nie ma tutaj jakiejś tragedii. Oczywiście no, nowo. A to? To w ogóle ma jakiś... A tu jest jedną wieżę chyba budowałem, więc jest. Dobra. Czy nic nie musimy budować, spoczko. Także moi drodzy kochani, zamknijmy ten posterunek policji. Tutaj jak nam to teraz tu funkcjonuje. Jakieś taksówki były, coś, ale nie wiem, czy właśnie te taksówki tu... Nie, no są, zostały chyba. Nie da się jakoś, nie wiem, czasem jest to dziwnie skonstruowane.
Czasem jest to dziwnie skonstruowane, ale jest taki specjalny pas. Zobaczcie, jak wyznaczacie taksówki, to specjalny pas do taksówek się tutaj wyznacza, także to też ma swój plus. Dobrze. Także no cóż, moi drodzy, cóż tu moglibyśmy zrobić? Pogładzone jako tako mamy i myślę, że tu nie ma co... Przyspieszmy może trochę tempo na chwilę. Pogładzone jako tako mamy, więc myślę, że jest tutaj w miarę git. Tak jak mamy dostęp, tak jest pogładzone. Nic tu więcej chyba nie wymyślimy. Tu bym oczywiście takie fajne nabrzeże chciał zrobić, ale to jest myślę kwestia głębokości i szkoda, że tego nie pokazuje, bo w jedynce bez problemu, słuchajcie, pokazywało. O, to mi chodziło, zobaczcie, żeby troszkę tutaj tą głębokość, bo tu portu nie planujemy robić, żeby takie, wiecie, było troszkę fajniej zrobione. Mam nadzieję, że nam woda nie wyleje. Chciałbym, wiecie, jak to ma być taka bogata... O, to. Tego mi, widzowie kochani, brakowało. Piasku. Pięknie. Pięknie. I teraz możemy robić... O nie, zrobiło się zielone. To się długo piaskiem nie nacieszyłem. Długo się piaskiem nie nacieszyłem. Więc myślę, że tam po prostu za głęboko, nie? Myślę, że tu jest po prostu za głęboko, więc... Ciekawe, co się stanie. Mam nadzieję, że to nam miasta, słuchajcie, nie zaleje, że nie będzie jakiejś powodzi. Takie lazurowe wybrzeże tu bym chciał zrobić, wiecie, takie... O, patrzcie, jak ładnie. Żeby tak, wiecie, trochę skorzystać z tych tutaj atrybutów pięknej... Woda nam się zatrzymała, więc ja się trochę boję, że jakieś tsunami może nadciągać. O, i troszeczkę piaseczku, tak. Jeszcze tutaj. Co to takie zielone brzydkie nam się robi? Nie chcę takiego zielonego brzydkiego, halo. O nie, jakimś mchem porośnięte się zrobiło, moi drodzy. A dobra, bo to chyba musi wyczyścić się ta woda. Dobra, tutaj chciałem zrobić takie po prostu ładne lazurowe wybrzeże, no. Tak mi się zamarzyło. Żeby, wiecie, jakoś... Dobra, nie będziemy się tym bawić, jak coś to poza odcinkiem to zrobię. I też może na pauzie. To będziecie potem mogli efekty podziwiać. Ale chodziło mi o to, żeby to tak, wiecie, o... O, to. Żeby to tak ładnie zrobić. Ja się będę tym bawił już oczywiście później, to w tej chwili nie jest aż tak istotne, ale właśnie chciałbym taką tutaj luksusową strefę zrobić, gdzie właśnie też bym coś tam tego piasku było, nie? Nie, że tak głęboko. Cóż, moi drodzy, ja tu mogę jeszcze fajnego zrobić. Myślę, że niedługo nowy level wbijemy i się kolejne kwadraciki odblokują. Na pewno jakoś fajnie bym tutaj te drogi poprowadził. Może jedna stąd. Zobaczymy, czy nam to nie popsuje tego, co ja... No, domków bliżej bym już raczej nie dawał. Szkoda, że nie ma takich dróg, jak były w jedynce. Chyba, że gdzieś, nie wiem, nie widziałem. Takich dróg, jak były w jedynce, że były na przykład z drzewami takie drogi. Chyba wiecie, co mam na myśli, bo było masę takich jakichś fajnych dróg. O, tu już coś tam znowu im nie pasuje. Zobaczmy, czy z tym się da. Tak oczywiście nie wygląda w tej chwili. Muszę tą drogę zaraz przerobić. Jakoś je później połączę. Tu jak najbardziej pójdzie taka jedna. Może dwie nawet da radę zrobić, jak się uprę. A to co? Pod mostem idzie, tak? Dobra, na razie zostawmy. Ta część mi się nie podoba, także ta część jest do przerobienia na pewno.
Chciałbym tutaj każdy jakby taki kawałek w pewnym sensie tego, wiecie, wykorzystać, żeby tutaj, wiadomo, mieli naprawdę fajne możliwości mieszkania, no bo to będzie strefa luksusowa. Co tutaj się nie podoba? Co tu jest za budynek? Co to jest? Łe, moi drodzy, jaki starożytny zamek tutaj się znalazł. No to tym bardziej strefa luksusowa. To niech tak będzie. Chciałbym tu też turystykę trochę rozwinąć, ale sami wiecie, no jest to nie takie proste, bo nie jest to takie proste, moi drodzy, jakby się wydawało, bo nie mamy tych obiektów takich unikatowych, czego, no nie ukrywam, bardzo mi brakuje, no bo te parę, które gdzieś tam możemy dostać, to dla mnie to jest zdecydowanie za mało. I jakby się ktoś pytał, specjalnie nie robię... O, jest, proszę, w końcu. Specjalnie nie robię tego, słuchajcie, jeśli chodzi o jakiś... że równo do siatki, w sensie, że co do kratki. Dlatego, że no jeżeli to ma być strefa luksusowa, to chciałbym między tymi domami, które się wybudują, oczywiście małego zagęszczenia, zakładam jakieś wille docelowo, chciałbym, słuchajcie, między nimi posadzić drzewka. Także to jest jakby jak najbardziej świadome i celowe działanie. No coś takiego, myślę, że spoko, później się jeszcze nabrzeżem bym troszeczkę pobawił. Odblokowały nam się na szczęście kwadraciki, więc całkiem możliwe, że już niebawem będzie można zadziałać, jeśli chodzi o farma serwerów, niekoniecznie. Niedługo będzie można zadziałać, jeśli chodzi o ten park. O, tutaj to odblokujemy, bo to nam się przyda. Atrakcje turystyczne, proszę. Nie wiem, tak troszkę zaryzykowałem, ale teraz pytanie, czy to się odblokowało. Tutaj się odblokowały atrakcje turystyczne, proszę bardzo. Wieża obserwacyjna, posąg z brązu, park wodny. No proszę, coś nam się odblokowało i na pewno chciałbym właśnie też te atrakcje zrobić tutaj de facto gdzieś przy porcie, żeby tutaj też handel dać, wiadomo. Ale teraz tak, może zacznijmy od wyznaczania dzielnicy. To będzie jedna duża dzielnica, może razem z tą wyspą zastanowimy się. Jedna duża dzielnica, tak jakby poza autostradą, znaczy jedna, no tu będzie kilka oczywiście tych dzielnic. Nie będzie także jedna, ale tutaj na tym jakby półwyspie będzie jedna. O, po wodzie chyba nie można zaznaczać, a można, dobra. Co będziemy tam, wiecie. Zamknij. Dobra. I to będzie oczywiście taka dzielnica, której będzie tak. Opłata za parkowanie na poboczu. Właśnie nie wiem, czy tu zrobić osiedle strzeżone. Chyba, żebym zrobił... wiecie co? Chyba, żebym zrobił poza tą drogą główną. Wiecie? Jakbym na przykład drogi zwalniające, recykling, zakaz ruchu ciężarowego. No nie wiem, spalinowe to może nie. Świadome zużycie energii to nie wiem. Nie przypisano usług. Więcej tu niestety chyba nie mamy. A szkoda, bo brakuje mi. To wiecie co? To troszeczkę zmieńmy może tą dzielnicę, bo jeżeli to ma być osiedle strzeżone, to niech będzie na przykład do tej części, nie? Czyli ta droga, która prowadzi do portu, będzie z tego wyłączona i tu będzie sobie takie osiedle strzeżone. Ciekawe, nie? Co to może być? Jak to może działać? I tu im oczywiście trzeba jakieś atrakcje dać, to myślę, że od autostrady damy jakieś... żeby, wiecie, ci, co mają osiedle strzeżone, tu nawet jest jeszcze trochę miejsca, nie powiem, że nie. Trochę miejsca jest, ale zaraz się przekonamy. I tu na przykład damy takie rzeczy jak szkoła, jak, nie wiem, komisariat policji.
Oczywiście sobie to połączymy, może tutaj też. Nie będziemy tego na drugą stronę łączyć, bo po co? Także tutaj damy właśnie takie rzeczy jak... Bo przy autostradzie takie rzeczy mogą być, prawda? Jak komisariat policji, jak szkoła. Niech sobie będzie przy autostradzie i wtedy też zyskamy dużo miejsca, a wartość gruntu wzrośnie. Także też od razu, zaraz to będę, moi drodzy, budować. Jakoś to bym tu jeszcze... Może zrobimy tak, cyk. Później dopieszczę tą drogę. Później ją dopieszczę jeszcze. O, coś takiego. I tu może zostawimy już to miejsce. No. Także elegancko. Także zanim się zajmiemy tym wszystkim, to tak, drogi jakby zdrowie. Oczywiście klinikę im tutaj, moi drodzy, wybudujemy. Właśnie będą mieli te wszystkie takie bariery. Tylko nie wiem, czy przy jakiejś... No raczej na drogi to trzeba. Tam przy głównej chciałbym dać jednak handel. Nawet i słuchajcie, im tu może krematorium wybudujemy, żeby też nie zabrakło, bo widzę, że dostępność jest jeszcze taka średnia z tymi krematoriami, ale krematorium tu może przy autostradzie. Recyklingu raczej tutaj byśmy nie dawali, szczególnie, że to jest dosyć drogie, ale na przykład szkoła podstawowa. No też musimy brać oczywiście pod uwagę. Ojej. No widzicie, dlatego warto robić, kurczę, drogi. Dlatego warto robić jednak, moi drodzy, drogi, kurczę. Będę musiał robić proste, no. Dajcie. Chciałem, żeby było ładnie, ale jak widzicie, jest to kompletnie niepraktyczne, więc będzie trzeba zrobić po prostu w kwadratach to. Pauza. Będzie to trzeba tu zrobić w kwadratach, nie mamy wyjścia. Dobra, mam nadzieję, że nam zwrócą pieniądze za zburzenie, bo jak nie, to się zdenerwuję na nich. Chociaż pieniądze nam przybywają, słuchajcie. Aż przez chwilę myślałem, czy mam 4 miliony, a tu się okazuje, że mam 14 milionów na koncie. Także spoko. Do tego już raczej tej głównej drogi bym może już nie ruszał. Tu może bym troszeczkę to jeszcze tak... Czekajcie, to jak już to o... Co bym zrobił, to tą drogę bym lepiej wyłukensował. Tak, łukens ładny. O, może tak. Chociaż tutaj kawałek nam tak nie do końca odpowiada i go będzie trzeba zdecydowanie od tej strony przerobić. No lepiej, no dobra, niech zostanie, już nie będziemy się tam szczypać z kawałkiem drogi. Poczekaj, to się pewnie nam też już od razu popsuło. Tak, wiem, jestem szkodnik. Buduję, rozwalam. No tak mam, moi drodzy. Co ja wam mogę na to poradzić? Tak po prostu mam. Dobrze. I w tym momencie da nam to taki komfort, jak wyłkensowałem tą drogę, że... Oj, gadają w tym radiu, gadają. Szkoda, że nie można normalnie muzyczki włączyć. Dobrze. Znaczy wiem, że można, ale wiem, że można radio wyłączyć, jakby ktoś się pytał. Miałem cały czas wyłączone. O co mi chodzi? Na pewno to zrobimy jeszcze inaczej. Jak już idziemy w kwadraty, to tak. Tu puścimy sobie drogę. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. W każdym razie. No nic, będziemy szli w kwadraty, moi drodzy. Nie wyglądać to będzie zbyt ładnie, ale cóż ja mogę? Cóż ja mogę, jak nam co chwilę mówią, że miejsca brakuje na coś. Także pójdziemy w kwadraty zdecydowanie. Szkoda, bo oczywiście bym chętnie w te kwadraty nie szedł. Zróbmy tak. Tak i tak. Czyli tu w sumie ta część już może być usunięta. No nie szedłbym w kwadraty, no nie wygląda to, no. Albo Movitem bym to poprawił, no nie mamy Movita, nie mamy. Ale jeszcze raz.
Jeszcze raz, moi drodzy, zdrowie, czyli tak, klinika. Myślę, że przy tej drodze może być klinika. Jeszcze raz, krematorium, że tutaj najdalej, bo ono może trochę być śmierdzące, się tam będzie kremowało. Tutaj nie. Edukacja. Szkoła podstawowa. To powiedzmy, że... damy ją gdzieś tu najbliżej. Szkoła policealna. No i tu się zaczną schody właśnie, moi drodzy. Tu się zaczną schody, więc zrobimy to może inaczej. Tu będzie w ogóle może ulica Komisji Edukacji Narodowej. Niech ona sobie idzie możliwie blisko autostrady. O, tak, żeby było, to niech jeszcze tam wychodzi. Tu może nam starczy miejsca, słuchajcie, na te uczelnie. No mam przynajmniej taką nadzieję, tylko oczywiście tam, gdzie jest najwięcej miejsca, muszę je zostawić na liceum. A nie, to było liceum. To co, szkoła pomaturalna jest większa? Dobra, tam, nie będziemy się szczypać, niech będzie tak. Tutaj jak coś będziemy rozbudowywali, to później. Straż pożarna, oczywiście, że straż pożarna, no to jakby mieli jechać do pożaru, to niech będzie blisko. No, jak z tymi wieżami? No myślę, że wieże muszą tu mieć, żeby nawet przy głównej im postawimy wieżę, słuchajcie, żeby... No, trudno, tutaj też będzie trzeba, żeby mieli pewność, że są bezpieczni, moi drodzy. W końcu jest to strzeżone osiedle. Dobra. Posterunek policji. To jak najbardziej przy wjeździe na osiedle też muszą mieć tutaj do tego dostęp. Także posterunek obok straży. No i generalnie później... No co, postój taksówek? A możemy przy wjeździe na osiedle im postój taksówek dać. Czemu by nie? I przy wyjeździe to już niebo mają... Znaczy, to by też można zrobić w sumie wyjazd z tego osiedla, tak na upartego. Wiecie, kwadraty kwadratami, ale tylko tutaj chyba nie bardzo się da. Chyba że z tej drogi zrobimy po prostu wyjazd, albo tu, o. To wtedy im tutaj też pykniemy postój taksówek. Dobra, kolejna rzecz to oczywiście jeszcze są parki. I tu bym się starał w miarę możliwości też przy głównej drodze, bo wiadomo, że kochani, przy głównej drodze będzie dużo hałasu i spalin, także przy głównej drodze będę starał się im te parki dać. Tu na przykład możemy też dać, bo skoro jest jakaś atrakcja w postaci zamku. Duży park miejski. Dobrze. Niech mają. Jak najbardziej. Nie będziemy im żałować. No ten taki duży to może... Może tutaj, ale to... O, tu. Duży plac zabaw. No to jak duży plac zabaw, to może obok szkoły podstawowej. Kort tenisowy. To taki prestiżowy. Gdzie? O, kort tenisowy, gdzie tu mamy jakiś taki kwadracik na zbyciu. Może tu? Siłownia na świeżym powietrzu, o! To tutaj. Skatepark, no to będzie raczej trochę takie miejsce, gdzie będzie dużo hałasu, to też pewnie w okolicy szkoły podstawowej, boisko do koszykówki. To może... No nie wiem, czy... No może po drugiej... Aha, po drugiej stronie nie damy. To tutaj damy. Dobra. Czy tu jeszcze coś mamy? Boisko futbolu amerykańskiego, ale to już są raczej do piłki nożnej. No to tak można by dać niedaleko szkoły policealnej, tylko prawda jest taka, że tutaj będę chciał to rozbudować, więc tak wiecie, no chyba, że niedaleko autostrady będą mieli. Może im tu cyknąć, co wy na to? Moi drodzy,
Szczególnie, że tamtą część też będziemy rozbudowywali, także... No, bo to tutaj tak. No, blisko portu to bym raczej nie dawał przy głównej drodze. Chyba, że tu. O! Chyba, że tu. Dobra. Także wszystko mamy. No, atrakcje turystyczne to... To raczej damy przy play. Raczej damy przy porcie, żeby tutaj też przyciągnąć turystów. No i moi drodzy, skoro nam odblokowało osiągnięcie, to myślę, że z całą radością możemy ten port tutaj dać, więc to też pewnie zrobię tak samo, że kupię te kwadraciki. Nie będę budował, tylko przeniosę. Oj, to jeszcze chyba dalej idzie. Bo to tak idzie. Kurde, to szkoda, że to tego nie widać, nie? I bez sensu, widzicie, to jest akurat jedyna rzecz bez sensu, z której jestem bardzo niezadowolony, że ja muszę kupować jakieś kwadraciki w morzu, żeby się statkiem podłączyć. Także tylko po to właściwie kupuję, nie? Zobaczcie, tylko po to kupuję kwadraciki, żeby się podłączyć statkiem. No jest to totalny bezsens jak dla mnie. I zobaczcie, jeszcze jeden kwadracik. Się okazuje, że kupiłem za mało. Jeszcze się okazuje, że jeden kwadracik kupiłem za mało. Także to jest dla mnie, no bym powiedział, bardzo brzydko żenada, nie? Żenada straszna. Aha, bo dobra, bo żebyśmy my mogli... To już niech będzie szeroki. Niech będzie szeroki, no. Przekraczasz limit miasta, no i widzicie, no. Jeszcze brakuje kwadracika. Czy wy to widzicie, moi drodzy? Jakie to jest... Ja rzadko kiedy narzekam, nie? Ale naprawdę, żebym ja był niezadowolony z czegoś, to trzeba mocno się postarać. Jestem tak, słuchajcie... Dobra. Jestem tak po prostu wyrozumiałym człowiekiem, a tutaj ta wyrozumiałość mi się gdzieś... kończy. Dobrze, ja bym dał ten port kawałek dalej, nie dawałbym go tak totalnie blisko. A, znowu nie mam kwadracika. Ja bym go kawałek dalej dał, żeby tutaj jednak móc trochę tego przemysłu zrobić, żeby ta strefa mogła rozkwitnąć. Tam pal licho z tą kasą, ale... Także tutaj bym chciał ten port dać. Tak by mi tutaj to miejsce pasowało najbardziej chyba. Zobaczcie, bo to tak akurat... Akurat mi to miejsce by pasowało do tego portu. Dobra, przenieśliśmy port. Tu chyba jeszcze trzeba... Jakieś dziwne osiągnięcia mam, ale nie wiem co, na co, do czego. Tu już zrobimy średni kanał po prostu. Podłączymy, o, niech mają, niech dużo statków tu wpływa. Dobra, oczywiście teraz na chwilę pauza. Dobrze, czyli skoro mamy tą część jakoś ogarniętą, to oczywiście tą część do tej strefy, która ma być dla mnie jakaś taka luksusowa, możemy wyburzyć, bo tu będziemy oczywiście rzeźbili, bawili się z tym jeszcze bardziej. Może taki klip będzie, bo żeby nam ludzi nie podtopiło w razie Niemca, to... O, i wyspa bardzo fajna do zagospodarowania, także tutaj też fajny obszar do zamieszkania, przy czym no na pewno te ścieki trzeba gdzieś przenieść, a tu szkoda, że jest tak akurat fajnie, gdzie dajemy, jest tak fajnie zrobione, zobaczcie to wybrzeże i akurat tutaj dajemy port towarowy, także no niestety, co byśmy tu zrobili, no na pewno bym tu jakieś gładzenie, moi drodzy, zrobił, bo... Widzę, że jest nieryn. Na pewno ta autostrada będzie tutaj do przerobienia, już widzimy. Czyli to rondo, do zastanowienia się, czy zostawiamy rondo, czy jakiegoś gotowca. Autostrada jak najbardziej może tak iść. Nawet bym troszeczkę ją przesunął, żeby tu zabrać. Już dalej nie będę nic robić chyba z tej strony. Więc nawet bym był gotów tak zrobić. Tu wtedy też by było może i połączenie jedno podziemne, żeby to jakoś miało ręce i nogi.
Dobra, no tu chyba nic cudów nie porobimy. Jest tak dziwnie ukształtowane i nic z tym nie zrobimy. Także słuchajcie, tu zdecydowanie będzie droga dwupasmowa. Na razie, słuchajcie, nie zmieniam tego ronda. Po prostu je zostawimy. Jak się nie będzie spisywało, to się po prostu przerobi. I tyle. Co będziemy się szczypać, nie? To teraz pytanie, czy to, co robię, jest kwalifikowane jako droga. Dobra, niby port to zaakceptował. Chociaż nie wiem, czy do końca. No i właśnie, tutaj jakiś wjazd też później chyba zrobimy. A co to się tutaj, czekajcie, co to nam za komunikaty tutaj się... Brak dostępu... Dla pieszych. Brak dostępu dla pieszych. No nie wiem. Dobra, ci tu gadają, niech mi powiedzą, czemu tutaj... Ten Cities mi tak wymyśla. Ale to jest całe jako prom towarowy. No to tego nie mogę przecież edytować jako obiektu. Ale suchar, nie? Czyli mogę co jedynie chyba te obiekty skasować. Czy nawet też chyba nie. Nie, bo ja nie wiem, czy ja całego nie kasuję. Można te rozbudowy cofnąć, moi drodzy? Nie można, już zbudowano. Ciekawi mnie to, bo ten daje mi to koszt utrzymania. Dobra, to no cóż, moi drodzy, no jakby to wam powiedzieć, coś tam z pieniędzmi stoimy nie najgorzej. Nie najgorzej z kasiorką stoimy, no to co no? Dobra, czy tak, to będzie połączone, a tu chyba wiecie co, tak wam powiem. Nie będę tutaj się jakoś rozdrabniał, nie wiadomo jak. I myślę, że pójdziemy w gotowca. Dobra, to już nie zrobimy. Pójdziemy po prostu tradycyjnie w gotowca w postaci... Chyba to była ta postać, czy ta? Nie. Chyba tak. To była chyba ta postać, ta najprostsza. Chyba to dawałem już gdzieś wyżej. Jak nie będzie się sprawdzało, to zrobię po prostu swoje rondo. Nie będziemy się tu, słuchajcie, jakoś specjalnie z tym szczypać. No tu akurat jest dwupasmowa, no to już podłączmy dwupasmówką. Nie będziemy tam, wiecie, poza terenem miasta się bawili. Tu bym chętnie z tą drogą w ogóle właśnie tak pojechał. Moi drodzy... Tą drogą bym bardzo chętnie pojechał. Może to wysypisko trochę też powiększę, żeby się nie okazało, że nas odpady zaraz zaleją. Chociaż znacie moje podejście i... A, zbyt stromy spadł. Dobra, udało się. Udało się, chociaż tamta droga nie jest... Nie jest tamta droga, słuchajcie... A, to nie powiększymy za bardzo wysypiska. Dobra. Tu możemy... Ale jest, miejsce jest na wysypisku. To w sumie po co ja je... Po co ja chcę tu je powiększać, to nie wiem. Tak szczerze. Ale jak to cały ja. Dobra. Zachciało mi się, to powiększyłem. Dobra, to mamy połączone. I teraz tak, oczywiście ta część autostrady będzie... No będzie na cztery pasy, moi drodzy, będzie na cztery pasy. To jakoś też fajnie połączymy, myślę. I to będzie chyba na dzisiaj już powoli zbierzało ku końcowi. Coś tam się dzieje dziwnego. Myślę, że to naprawdę będzie na dzisiaj ku końcowi zmierzało i tą całą resztą, moi drodzy. Co to ja to coś innego zbudowałem? Co to mi się zbudowało? To się trzy pasy mi zbudowały. Aha, no bo gdzie ja wszedłem? Czekajcie, ale czym to się różni? A bo to jest sześciopasmowa. Nie, chcę takiej cztero starczy. Cztero. Dobra.
Także to będzie, myślę, że zmierzało, moi drodzy, już ku końcowi i po prostu, dobra, to tutaj, oho, oho, właśnie widzicie, jak to fajnie, kurde, działa przy przeprawianiu dróg. I kochani, myślę, że w następnym odcinku po prostu będziemy to, myślę, że mogli już jakoś tam dokończyć, nie? Jakoś to będziemy mogli dokończyć w następnym odcinku, bo będzie tu jeszcze troszkę zabawy z tym osiedlem. Zobaczymy, jak ono w ogóle się sprawdza, jak działa, czy może nie działa. I oczywiście rozbudowa tego całego osiedla jak najbardziej, tak? Tu widzę, że trzeba trochę chyba podnieść, żeby to nam chciało działać. Ach. Zbyt stromy spad. No, no. Co ja mogę tutaj, jak ja nic nie mogę? No i tak chciałem połączyć, że nie połączyłem. Może stąd się da. O! Nie da się, serio? To by było na tyle z budowania jakiejś fajnej drogi. Nie da się tego, słuchajcie, połączyć, także zostawmy. Zresztą to nie jest jakby tak istotne tutaj. Wiadomo, że ważniejsza jest ta autostrada, ale to też już w następnym odcinku będę się tym, moi drodzy, zajmować. Także tu już od czterech pasów będziemy zaczynali. O, cyk. I tu się będziemy z tym już fajnie bawili. Także zapraszam was, moi drodzy kochani, na następny odcinek, którym myślę, że z pewnością będziemy walczyli z tym promem towarowym. Troszkę też zadbamy o tą strefę tutaj przemysłową, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby to jakoś połączyć wszystko fajnie, żeby jak najmniej tego ruchu zbędnego było w mieście. No i oczywiście w dalszym ciągu będziemy tutaj te całe nabrzeża robili, także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!